Witam Państwa w Kulturze pod ręką. Czas biegnie tak szybko, że już w niedzielę 6 grudnia przybędzie do nas Święty Mikołaj. O tym niecodziennym gościu opowiemy trochę w naszym programie, ale zanim to zrobimy, odwiedzimy Ratajskie Domy Kultury. Zapraszam. Cygańska jesień ruszy z Tobą w świat. Cygańska jesień troską ryszę wóz. Gasłe ognie znów roznieci wiatr. Mikołaj wzbiją kurz. Tegoroczna jesień na Ratajach to czas jubileuszy, to także znak, że wiele inicjatyw kulturalnych narodziło się właśnie o tej porze roku. Dom Kultury na Pięterku z osiedla Orła Białego świętuje właśnie 25-lecie działalności. Uroczystości jubileuszowe, które odwiedziliśmy z kamerą w sobotę 28 października, są dobrym przyczynkiem do wspomnień, a najwięcej pamiętają osoby, które z Pięterkiem związane są od samego początku. Powstawała nowa placówka na Ratajach. Co prawda nie była ona wielka powierzchniowo, bo zaledwie 110 metrów. Składała się tylko z jednej sali i z małego biura, ale wszyscy byliśmy bardzo weseli, radośni, że kolejna placówka na Ratajach powstaje. No i oczywiście, jak otrzymaliśmy klucze tego pomieszczenia, to rozpoczęły się wielkie przygotowania związane z urządzaniem placówki. Trzeba było zakupić meble, trzeba było zakupić sprzęt, trzeba było urządzić biuro, salę. I to wszystko robiliśmy spontanicznie razem. Wszyscy instruktorzy, którzy tu mieli działać w tym Domu Kultury Nowym, wspólnie razem to wszystko szykowaliśmy. To tak nas budowało, powodowało, że chcieliśmy działać, żeby ten klub jak najlepiej funkcjonował. Najtrudniejszy pierwszy krok. Pierwszy krok na Pięterko to był bardzo, bardzo, bym powiedziała, śmieszny. Dlaczego? Dopiero Pięterko ruszyło, dopiero właściwie powstał nowy Dom Kultury. Niecały miesiąc tutaj działaliśmy. No i postanowiliśmy zorganizować pierwszy turniej szachowy. No i problem, nikt nie znał tego miejsca, nikt nie wiedział, że tutaj naprawdę te turnieje mogą się dobrze odbywać. Przyszła tylko szóstka dzieci. No i wstyd, prawda? No jak to można, turniej szóstka dzieci? A więc w związku z powyższym namówiłam szóstkę rodziców, którzy przyszli razem z dziećmi, żeby również zagrali w turnieju. Dwóch nie umiało grać, więc był prędki kurs grania w szachy. Na tym wystartowały dwa turnieje, Open A i Open B. Dzieci zagrały oddzielnie, dorośli oddzielnie, 12 osób turniej. Powiedzmy, ile dzisiaj osób przychodzi na te turnieje? Dzisiaj musimy ograniczać właściwie do możliwości naszego klubu. Regularnie między 90 a 100 osób po prostu więcej nie wejdzie. No niewątpliwie tą naszą wizytówką, może to już będę nudny, ale są te szachy, które rozsławiają i Pięterko, i spółdzielnie. Już nie tylko na terenie naszego kraju, ale również w świecie, bo nasi zawodnicy jeżdżą i na Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa Świata. Ale poza tym nasza oferta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Jak już dzisiaj wspomniałem, przychodzą tu do nas osoby od 5 do 95 lat, bo tyle ma nasza najstarsza seniorka. I ta oferta, różnorodność tej oferty powoduje, że rzeczywiście te nasze drzwi są tutaj ciągle otwarte. A co najważniejsze podkreślenie jest to, że osoby, które tworzą tutaj te zajęcia, tworzą imprezy, tworzą wspaniałą taką rodzinną atmosferę. My tu jesteśmy taką jedną dużą rodziną i dzięki temu może ta działalność taka jest, jaka jest. W Domu Kultury na Pięterku działa ponad 15 stałych sekcji, które odwiedzamy od czasu do czasu z naszą kamerą. Towarzyszymy również seniorom, półkolonistom w czasie letniego i zimowego wypoczynku. Rejestrujemy imprezy plenerowe, zawody sportowe oraz liczne koncerty. Muzyka towarzyszyła także jubileuszowi Pięterka. Na estradzie pojawili się Anna Żebrowska i Maciej Kieres, aby przypomnieć przeboje Anny Jantar. Dodatkową niespodzianką były piosenki Violetty Villas, Nic Dziwnego. Maciej Kieres przez 12 lat akompaniował właśnie pani Violetcie. Och, lublu ja was, kok, bajus ja was. Na koniec warto złożyć życzenia. W czasie jubileuszu zrobiło to liczne grono sympatyków Pięterka, a my życzymy, by spełniły się marzenia pracowników Domu Kultury. Oby kolejne lata nie były gorsze niż te, co do tej pory, żeby przybywało do nas kolejnych uczestników, bo muszę powiedzieć, że do nas przychodzą już dzieci. Dzieci, które przychodziły to jako dzieci, przyprowadzają teraz swoje dzieci. I to jest właśnie fajne, że jednak ta reklama tej działalności
jest przekazywana też taką pocztą sąsiedzką. Czego życzyć Domu Kultury na Pięterku? Ja myślę, że nie tylko dobrych szachistów, ale w ogóle fantastycznych tutaj sekcji, które powinny działać i rozwijać się tutaj bardzo prężnie, bo na to Pięterko zasługuje. Myślę, że można nam życzyć, żeby frekwencja była cały czas tak wysoka, jak jest, żebyśmy spotykali bardzo sympatycznych ludzi, tak jak teraz spotykamy, i żebyśmy zawsze byli szczęśliwi ze swojej pracy. Święty Mikołaj, o którym wspominaliśmy w naszym dzisiejszym programie, pojawi się także w następnym wydaniu Kultury pod ręką, na które zapraszam Państwa premierowo w piątek 11 grudnia o 16:30. Do zobaczenia!